Huk armat i salwy to znak odbywających się corocznie Dni Twierdzy Kłodzko. Na odwiedzających czekał bogaty program, o którym więcej przewodnik Kornel Drążkiewicz. No to już są 16 Dni Twierdzy, można powiedzieć nasza tradycja, którą kontynuujemy co roku. Co roku też staramy się Państwu pokazać nieco więcej, rozbudowując cały czas i tak już bardzo bogaty program, o którym mógłbym mówić bardzo długo. Zacznę od tego, że twierdza raz w roku ożywa. To jest najlepszy moment, żeby odwiedzić nas w tym czasie, bowiem nasze na co dzień często puste kazamaty zostają otwarte, ożywają, bowiem pojawiają się tutaj żołnierze z okresu wojen napoleońskich, żołnierze z okresu wojen śląskich, czyli z wieku XVIII. Mamy masę, kilkanaście stoisk, przy których jesteście Państwo w stanie zapoznać się z dawnymi rzemiosłami, spróbować kuchni i dań gotowanych według przepisów z epoki, piwa fortecznego, czy zaglądać do lazaretu i dowiedzieć się, jak wyglądała medycyna w czasach świetności obiektu. Mamy tutaj kilka potyczek. Jedna o godzinie 12:30 przenosi nas w czasy ostatniego w historii oblężenia twierdzy z okresu wojen napoleońskich. O 14:30 natomiast pokazujemy Państwu wydarzenia, do których doszło w twierdzy w 1760 roku, kiedy Austriacy zdobyli szturmem twierdzę. Dodatkowo o godzinie 18:00 planowany jest pokaz artyleryjski, w trakcie którego z naszego dzieła koronowego turyści będą mieli okazję zobaczyć kanonadę artyleryjską. Na koniec wypadałoby zaprosić Państwa na kolejne 17 Dni Twierdzy, do której dokładnie w tym samym miejscu dojdzie za rok, także zapraszamy serdecznie. Miłośników historii i poszukiwaczy przygód zapraszamy do odwiedzania jednej z największych atrakcji regionu, jaką jest Twierdza Kłodzko.